Który komputer lepiej wybrać Mac mini, czyli komputer jako stacjonarny, czy też jednak MacBook, czyli komputer przenośny? Ja jestem Piotr, witam Was na kanale Fajna Telewizja i zapraszam do oglądania. Także w dzisiejszym odcinku krótko i na temat: jeśli podróżujecie, jeśli musicie używać komputera często gdzieś w podróży, na przykład jadąc pociągiem, Potrzebujecie swój komputer najzwyczajniej zabrać ze sobą, bo na tydzień jesteście w jednym miejscu, w drugim tygodniu gdzieś tam indziej. No to tutaj nie ma żadnej dyskusji, wybierajcie MacBooka i. Koniec dyskusji. No nie ma tutaj żadnych aspektów nad tym komputerem stacjonarnym, ponieważ tu pod każdym względem MacBook będzie wygrywał. Dzięki swojej właśnie mobilności możecie go zabrać ze sobą, wrzucić do torby. Nie zajmuje on, jak widzicie, dużo miejsca. No i oczywiście bateria jest tu rewelacyjna. Spokojnie w pracy biurowej taki komputer 10-12 godzin wytrzymuje bez żadnego problemu, nawet właśnie bez podłączenia do ładowania. A dodatkowo dzięki wejściu USB typu C jest to oczywiście wersja Thunderbolt. Możecie nawet go naładować w samochodzie, możecie go ładować z powerbanka, więc tutaj jest możliwości naprawdę sporo, więc tu pod tym względem Kompletnie dyskwalifikuje akurat komputer stacjonarny. Ale, ale jeśli używacie komputera tylko w domu i na przykład nie potrzebujecie go przenosić, nie potrzebujecie korzystać z niego gdzieś tam w podróży, no to tutaj warto rozważyć taką kwestię właśnie Maca Mini. Akurat najnowszy produkt w wersji procesora M4, 256 GB i 16 GB RAM za kwotę 3000 zł. I to jest właśnie kwestia przemawiająca na korzyść tego komputera, bo praktycznie jest to połowa ceny tego laptopa, bo podstawowa wersja aktualnie na stronie producenta. Zerknijmy sobie jeszcze aktualną cenę. Jest to kwota 3000 zł różnicy pomiędzy tym a tym komputerem, czyli połowa ceny. 6000 za MacBooka, 3000 zł za komputer stacjonarny. Ale oczywiście, aby ten komputer funkcjonował, musicie do niego dokupić kilka urządzeń peryferyjnych, jak klawiatura, jak oczywiście myszka, jak oczywiście monitor. Czyli te wszystkie urządzenia muszą znaleźć się na Waszym biurku, musicie je. Zakupić, aby wasz komputer w ogóle wystartował. Ale jeśli macie już takie urządzenia, bo używaliście waszego komputera jakiegoś stacjonarnego i możecie bez problemu sobie tych urządzeń używać, wystarczy, że monitor ma wejście HDMI, myszka, klawiatura może być najzwyczajniej na zwykłe wejście. Wtedy tylko taka przejścióweczka za około 50 zł możecie już zakupić. W linku w opisie podaję wam link do takiej właśnie przejściówki, którą możecie zamiennie używać, aby mieć tutaj wejścia USB. Typu A, aby podłączyć zwykłą klawiaturę, nawet przewodową, lub też na inne łącze radiowe, i też klawiaturę, którą macie. Wystarczy więc do kwoty 3000 dodać 50 zł, i już korzystacie w pełni z MacBooka Nowiutkiego z procesorem M4, gdzie aktualnie macie wersję MacBooka R z procesorem M3. Oczywiście są MacBooki M4, ale dopiero w wersji Pro, MacBook M4 w wersji MacBooka R wyjdzie za Jakiś czas, więc jeszcze poczekamy. Dlatego na dzień dzisiejszy, jeśli macie te wszystkie urządzenia u siebie w domu, no to bezdyskusyjnie wybierajcie Maka. Mini z procesorem M4, ponieważ jest to najnowszy procesor, naprawdę pod względem opłacalności bije wszystko na głowę. Macie w komplecie wszystko co potrzeba, bo tak jak mówiłem, wbudowane są tu głośniki, jest Bluetooth, jest karta bezprzewodowa sieci Wi-Fi, więc nic więcej nie musicie do niego dokupować, oprócz tych właśnie urządzeń. Jeśli je macie, no to nie wybierajcie MacBooka, tylko bierzcie stacjonarkę, bo Połowa ceny. No, jeśli macie urządzenia jednak dokupić, no to trzeba to rozważyć, ponieważ tutaj właśnie zyskujecie wszystko, co potrzeba. Czyli macie klawiaturę, macie monitor, macie touchpada. Ale w porównaniu do użytkowania, czyli wygody korzystania, no to tutaj macie 24 cale kontra jednak 13 cali. Jeśli chcecie zwiększyć waszego laptopa o rozmiar monitora do 15 cali, co i tak jeszcze będzie dalekie do 24 cali, albo nawet większego monitora, oczywiście, to jeszcze będzie dalekie, a już musicie podwyższyć tą kwotę o 1000 zł, więc już 7000 kontra właśnie 3000 pod względem tego MacBooka stacjonarnego. Nawet jeśli byście dokupili jakiś monitor e, za 2000, to i tak macie 5000 kontra 7. Więc tutaj, pod względem rozważenia, jeśli przebywacie w domu, korzystacie z tego komputera tylko w domu, może macie jakiś inny laptop na e, Windowsie, który Wam się sprawuje e, ok do, w podróży i Wam wystarczy, albo na przykład tablet, no to. Właśnie ja bym preferował taki komputerek stacjonarny, bo jest najzwyczajniej taniej. Po co wydawać niepotrzebnie pieniądze, skoro i tak tego nie, użycie, nie użyjecie gdzieś tam w podróży? Bo teraz w większości telefon i tak wystarcza do wysyłania takich podstawowych rzeczy jak maile, jak właśnie przeglądanie podstawowych rzeczy w internecie. Dlatego dajcie znać w komentarzu, czy wolelibyście wybrać jednak laptopa, czy jednak komputer stacjonarny, co przemawia za tym, aby wybrać to albo to urządzenie. Zobaczcie w tym odcinku pokazuję wam rozpakowanie tego właśnie sprzętu. Wszystko co otrzymacie od producenta zaraz po zakupie, czyli unboxing Macamini M4. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału, tak aby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami, na które was serdecznie zapraszam. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!